Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Dzisiaj mamy dla Was nowe figurki z firmy z serii Playmobil. Tutaj zobaczcie, mamy takie dwie małe torebki. W jednej torebce mamy detektywa, a w drugiej torebce mamy parę królewską i myślę, że właśnie od niej sobie zaczniemy. Można takie figurki kupić w każdym sklepie, który prowadzi sprzedaż z serii Playmobil. Tutaj mieliście numer, możecie sobie cofnąć, zapisać sobie ten numer i zapytać o te figurki w sklepie. I zobaczcie, że właśnie stwierdziłam, że to jest para królewska, mimo że te figurki nie są nazwane. Możemy się tylko domyślać, kim one są. I właśnie myślę, że to jest para królewska, bo bardzo dziwnie są te figurki ubrane. Trochę mają takie stroje nie dzisiejsze i właśnie bardzo wyrafinowane. Wyglądają, jakby ich wyjęto z zamku, także właśnie stwierdziłam, że to jest para królewska, chociaż nie mają na głowach koron. Mamy właśnie pana i panią. Pan jest troszeczkę starszy, ma dosyć długie włosy, wąsy, brodę i ma taki właśnie mundur na sobie, elegancki mundur albo właśnie strój księcia. Także możecie sami stwierdzić, kim są ci ludzie, kim jest ta para. Według mnie jest to właśnie jakaś para królewska albo para arystokratów, na pewno ludzie z wyższej klasy. Nawet nie wiem, czy są razem. Mogą to być figurki przedstawiające po prostu dwie osobne, nieznające się postaci. A w drugiej torebce mamy detektywa. Co do tego jestem prawie pewna, bo ma na sobie taki typowy strój detektywa. Przypomina mi trochę ze stroju Sherlocka Holmesa z dawnych filmów. Nie tego nowoczesnego, ale właśnie tego Sherlocka z dawnych filmów, ze starszych ekranizacji. Ma taką właśnie typową czapkę detektywa. Ma też pelerynę. Ma bokobrody. I oczywiście nie mogłoby zabraknąć lupy. I wydaje mi się, że ona działa. Troszeczkę powiększa. Tak, troszeczkę powiększa. Mimo, że ten obraz jest zamazany. W każdym razie bardzo fajny gadżet, bardzo ładnie wygląda ten detektyw. Także mamy detektywa i jakieś dwie postaci, co do których możemy się domyślać, kim są. W każdym razie wszystkie trzy są bardzo ładnie ubrane, mają przepiękne, skomplikowane stroje, których wcześniej nie było w serii Playmobil. Moją ulubioną figurką z tych trzech jest na pewno detektyw. Co do tego nie mam wątpliwości, od razu mi się spodobał. Ale ta pani z tą piękną suknią i kołnierzem też jest bardzo ładna i ten pan w mundurze także. Czekam na Wasze komentarze, kto Wam się podobał najbardziej. Czekamy na kciuki w górę albo kciuki w dół. Zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.